tutaj zrobić. Śląsem jest, choć teraz! Który ucieka na czystą pozycję, Bolszewski sam. Teraz dopiero dwójko. Marna! I gol! Nie pozostawia żadnych wątpliwości w tym momencie. Paniała piłka! I będzie! Będzie przyłożenie dla Majna! Witamy serdecznie w drugim odcinku programu Z Inny Aren, programu, w którym rozmawiamy o wszystkim, tylko nie o piłce nożnej. Państwa prowadzącymi ten program są oczywiście doświadczeni dziennikarze Jakub Zima, Bartłomiej Nowak, Paweł Szpur. Dziś, panowie, porozmawiamy o kilku ważnych dyscyplinach, ważnych też dla Wałbrzycha i dla regionu. Kuba, od czego byśmy zaczęli dzisiaj? To jak ostatnio skończyliśmy tak trochę szybko na temacie Chełmca Wodociągi Wałbrzych, to może dzisiaj zaczniemy od pań, które szykują się do pierwszego meczu nowego sezonu. Ten pierwszy mecz w Nysie już 7 października, sobota. Mecz, czyli jutro. Tak, jutro. Niezwykle ważne spotkanie. Tym bardziej, że w zeszłym sezonie na tym obiekcie w Nysie Chełmiec przegrał 3-1. I pewnie też będzie tutaj trudny mecz dla zespołu Marka Olczyka. Mhm. Tak zawsze mówimy, że te pierwsze mecze są dosyć istotne i tak naprawdę potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby ocenić możliwości danej drużyny. Myślę, że tutaj też po pewnych przetasowaniach w składzie, chociażby odejściu sióstr Rzeczyckich, też będziemy się tego zespołu uczyli na nowo. Tak. Oglądali go od nowa i chociaż ten trzon oczywiście doświadczonych zawodniczek, Ola Małodobra, Natalia Gezella, Karolina, już chyba nie Olczyk, tylko Pawlak z tego co widziałem. No i trzeba będzie się zmienić przyzwyczajenia. Gratulujemy oczywiście. Więc ten trzon tych doświadczonych zawodniczek pozostaje. Został, tak. No, ale też jakieś tam zmiany w składzie nastąpiły, więc... Plus wzmocnienie, to co Kuba mówił, zawodniczkami ze Świdnicy, jeżeli dobrze pamiętam. No tam będzie kilka, jest kilka nowych twarzy w drużynie, o tym powiemy może trochę bliżej samej transmisji meczu, czyli już w następnym programie przed spotkaniem Chełmca tutaj w Wałbrzychu będziemy mieli pewne rozeznanie, kto trafił do pierwszej szóstki, kto jest pierwszym zmiennikiem. Trener Marek Olczyk przed miesiącem jeszcze, jak rozmawialiśmy, mówił, że przede wszystkim ma problem na środku. Brakuje mu tych środkowych, uzupełnia skład juniorkami, które dzisiaj w tym sezonie zaczęły też swoje rozgrywki i co ciekawe grają w trzeciej lidze siatkówki, która jednocześnie też jest ligą juniorek na Dolnym Śląsku. No więc mają takie przetarcie, bo grają z zespołami seniorek, juniorek, będzie im łatwiej potem wejść do tej drugoligowej drużyny. Nie wiem, czego się spodziewać po tym zespole. Tak samo jak Bartek, myślę, trzeba zobaczyć przede wszystkim, jak zagrają w tym pierwszym meczu, bo Nysa jest bardzo trudnym rywalem. Ale też nie osądzać w przypadku porażki, bo tak naprawdę to są, jak to się ładnie mówi, pierwsze koty za płotem. No tym bardziej, że tak jak mówiliśmy, ten zespół się zmienił, trochę wzmocnił na jednych pozycjach, trochę osłabił na innych. Mocne, na pewno jesteśmy na zagrywce, bardzo dobrze radzą sobie nasze dziewczęta w atakach ze skrzydeł. Często wymienność tych pozycji, Gezela, Małodobra, one potrafią grać i na przyjęciu i w ataku. Świetna Agata Olejniczak. No, nie jestem pewien do końca, jak to wszystko zostanie poukładane. Choćby z tego powodu, że i Kacper Jesiłowski, który był trenerem zespołów juniorskich i drugim trenerem, asystentem Marka Olczyka, też już nie pracuje z drużyną. Jest trener Barański, dobrze pamiętam nazwisko, tak? Dobrze pamiętam? Tak, Barański, tak. Mhm. Nie ma też Grześka Będzińskiego, o którym wspominaliśmy przed tygodniem, który później, z którym się znam osobiście, bo pracujemy też na co dzień, mówi, troszeczkę mnie było za mało. Grzesiu, przepraszam bardzo, będą wyniki albo będziesz mnie informował o wynikach swojego zespołu, bo Grzegorz Będziński przeszedł do Lubina. Więc myślę, że będzie też nie jedna okazja. Wiesz, jak Watacha przyjedzie do Wałbrzycha, to nawet możemy zrobić wywiad po meczu, prawda? To prawda. Ale możemy zaprosić również do studia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak jest. Bo z Poniatowa. Tak jest. No właśnie. No to faktycznie blisko, powiem ci. Ale cieszy to, że juniorki sobie zaczęły, że tak powiem, młodzież zaczęła dobrze. No tak, bo ta młodzież uzupełnia pierwszą drużynę. Juniorki młodsze to są zawodniczki, które jeszcze w zeszłym roku grały w młodziczkach. W większości. One już pierwszy swój mecz zagrały tutaj w Wałbrzychu z Olimpią. Wygrały go pewnie. Choć tam oczywiście 4 sety do tego potrzebne były, ale jednak mimo wszystko widać ten potencjał. Juniorki
tak jak wspominałem, rozpoczęły swoje spotkania grając z Sobieskim Oława na wyjeździe, też wygrały to spotkanie, pewnie 3-0. Prawda jest taka, że tutaj w tym przypadku akurat ta klasyfikacja juniorek w rozgrywkach tegorocznych jest podwójna, bo te dziewczęta grają nie tylko w rozgrywkach juniorskich, ale też z racji liczby zespołów, jakie przystąpiły do tych zmagań, grają też w trzeciej lidze polskiej, czyli tej pierwszej dolnośląskiej. A więc naprawdę będzie się działo w rozgrywkach siatkówki kobiet. Liczę na to, że będziecie też te spotkania razem z nami oglądać. Ten mecz w Nysie zobaczymy, co pokażą siatkarki 14 października o godzinie 19. Za to w Wałbrzychu, Chełmiec, Silesia, Częstochowa i Nysa, i Częstochowa. To zespoły, które w zeszłym sezonie zakończyły rozgrywki przed wałbrzyską drużyną. I Nysa, i Częstochowa to zespoły, które w tym sezonie się mocno wzmocniły i na pewno chcą walczyć o awans. A szczególnie drużyna z Częstochowy. No to co, panią serdecznie dziękujemy. Panią nie dziękujemy. Nie, dziękujemy za już... Panie, za... na panie to się nie tak. Możemy doczekać. Panie przodem. Panie przodem, tak. W sensie takim, że już kończymy omawiać żeńską siatkówkę. Oczywiście zapraszamy na live'a, czyli na mecz do Sportowego Wałbrzycha TV na YouTubie. A teraz panowie, Chełmiec Wałbrzych jest po pierwszym meczu i to z bardzo mocnym rywalem z Aksą Strzelce Opolskie. No tak. I mecz wygrany przez gospodarzy 3-2. Byłem przez dłuższą chwilę na tym meczu też z aparatem. Świetna atmosfera. No tak, strasznie głośno było. Cała hala Wałbrzyskich Mistrzów wypełniona niemal do ostatniego miejsca. I siatkarze za to podziękowali na swoim fanpage'u, swoim kibicom. Był klub kibica, oczywiście gospodarzy, ale był też naprawdę głośny klub kibica Zaksy i nie było żadnych nieprzyjemnych tam zgrzytów, nie było wymiany jakichś tam nieprzyjemnych, nieładnych słów, bo co się zdarza czasami, kiedy występują kluby kibica obu zespołów, tutaj naprawdę pełna kultura, zabawa, walka sportowa. Nas cieszy oczywiście to, że w tym niezwykle zaciętym meczu, naprawdę to było niezwykle zacięty mecz, bo przecież zakończył się wygraną gospodarzy 3-2, ale w tiebreaku nasi wygrali 22-20. To też świadczy o tym, jak bardzo zacięte i wyrównane było to spotkanie. I tutaj powiem na koniec, że statuetką LVP został wyróżniony Bartek Nackowski, także gratuluję. To ja cię zapytam na tylko... Na siatkach tak. Dlaczego na koniec? O tym meczu tak naprawdę można mówić dużo, bo to był mecz... Na koniec Bartko wypowiedzi. Tak, no dobra, niech będzie. Po prostu ten mecz się mógł podobać. Końcówka pierwszego seta, akurat też to oglądałem wtedy bezpośrednio pod siatką. Ta drużyna po prostu grała tak, jakby nic nie mogło jej zatrzymać. Fakt, ten mecz, ten set wygrany na przewagi, ale tam nie było ani stresu w tym momencie na boisku, ani takiego przeświadczenia, że coś nam złego się może stać. Ta drużyna po prostu robiła swoje, grała, uśmiechali się zawodnicy, jak coś nie wyszło, to się motywowali. Fajnie się to oglądało, bo często tak jest, że wśród tych zawodników młodych różnie to wygląda, prawda? A ten zespół jest jednak mimo wszystko bardzo młody. To nie jest tak, że ta drużyna no, już jest w stanie w tej lidze wygrać z każdym, bo wydaje mi się, że będą takie mecze, gdzie ta młodość będzie niosła ze sobą też jakieś tam błędy. Aczkolwiek to doświadczenie tego zespołu zdobyte w poprzednich rozgrywkach może też nam dać zupełnie inny obraz ekipy i tych błędów będzie na tyle mało, że możemy się spodziewać dobrego końca tego sezonu. Trener Jurkowicz imponował mi kamienną twarzą. Ale popatrz, ja go nie widziałem na boisku w trakcie tego meczu. Ja też go nie widziałem. No popatrz, nie czyli, wiem. Czyli co, nie sprawdziło się to, co mówiliście? Nie, ja myślę, że on chciał zobaczyć, na co stać ten zespół z boku, wiecie? Tak, z lekkiego boku, z lekkiego dystansu, tak. Tym bardziej, że zobaczcie, jak on tam obserwował, te jego uwagi potrafili chłopaki w bardzo mądry sposób wykorzystać. Tam nie było takiej sytuacji, gdzie to, co trener powiedział, nie przynosiło skutku. No, to, że przy okazji też są dwa punkty za zwycięstwo. Ja się bardzo cieszę z tej wygranej. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że rozpoczęli już rozgrywki juniorzy młodsi. Tak. Są dwie drużyny w rozgrywkach. Pierwsza wygrała z Bielawianką. Trener Ostrowski i Korościk na pewno są zadowoleni. Ekipa. Obaj zresztą siedzieli na trybunie, tak. Bo ja tu muszę powiedzieć, że trener Korościk, z którym też na co dzień pracuję, w jednej z wałbrzyskich szkół, w zespole szkół numer 5 na Ogrodowej, to ma taką tendencję, że jak
wchodzę na salę z aparatem, to zaraz do mnie dzwoni. A ja się rozglądam po hali, gdzie on jest, żeby mu odmachać, bo mi zawsze mi macha. No to ja pozdrawiam trenera Ostrowskiego, z którym miałem przyjemność nieraz w szkole w czwartym liceum, kiedy jestem absolwentem, byłem uczniem, był nauczycielem WF-u, Jakub też pewnie dobrze pamięta. Ale powiem wam a propos szkół, bo jeżeli się zatrzymamy na chwilę przy tym temacie, ponieważ we wrześniu podsumowano sport szkolny w minionym roku, wiecie, kto wygrał w klasyfikacji szkół ponadpodstawowych? Nie mówię, że czwarte liceum. Czwarte liceum powinno wygrać, ponieważ to jest szkoła o profilu sportowym. Przepraszam, zatrzymaj się na chwilę, kropka. Logika. Jeśli Bartek pyta o to, to na pewno to nie może być czwarte liceum. Nie, właśnie to nie jest czwarte liceum, ale kombinujcie dalej. Pierwsze. Drugie. Drugie. Drugie, no, nie tylko kuźnia, niezwykle oczywiście mózgów, tak, olimpijczyków, ale również świetnych sportowców. Na drugim miejscu mechanik z Ogrodowej, na trzecim miejscu czwarte elo. Tak, a ja jeszcze nadmienię, że druga drużyna, która jest prowadzona przez trenera Ratajczaka, przegrała swój pierwszy mecz w rozgrywkach, ale tutaj warto bardzo też zaznaczyć pewien fakt, że w tej drugiej ekipie grają zawodnicy 2 lata młodsi od swoich kolegów z tej kategorii wiekowej, po to by zbierać doświadczenie, więc tutaj każdy wygrany set jest sukcesem tego zespołu i to na pewno w jakimś stopniu też powinno usprawiedliwiać wyniki, bo tu przede wszystkim chodzi o umiejętności, doświadczenie, o granie się na tym szczeblu rozgrywkowym. 14 października, KS Grudziniec na wyjeździe. Mówiłeś, że sprawdzisz, jak sobie poradziła ta ekipa w pierwszej kolejce. No ta ekipa poradziła sobie tak, że wygrała 3-2 swój mecz z naszymi sąsiadami, można powiedzieć troszkę z zamiedzy dalszej, czyli z Bielawianka Bester, więc zapowiada się bardzo ciekawy i zacięty mecz. Tym bardziej, że poprzednie spotkania tych ekip Wałbrzysko-Rudzińskie były bardzo zacięte i bardzo nieprzewidywalne. No trzymamy kciuki za naszych. A tak by jeszcze tutaj zakończyć temat siatkówki. Fajnie byłoby namówić wszystkich fanów tej dyscypliny sportu, by wzięli udział w konkursie. Właśnie to dla konkurs, Kuba, 25-lecie województwa dolnośląskiego. I Dolnośląski Związek Piłki Nożnej przygotował z tej siatkowej. Popatrz, kurde, mamy cię. Ale macie rację, rzeczywiście. Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej przygotował bardzo fajny konkurs. Wybieramy siatkarza 25-lecia, wśród nominowanych 4 osoby. Wszystkie znane oczywiście tym osobom, które się interesują dyscypliną. Z Wałbrzycha Krzysztof Ignaczak, jego znamy oczywiście najbardziej, multimedalista mistrzostw Polski, mistrzostw świata, złoty medal 2014 rok. Świetnie się sprawdza teraz w roli komentatora sportowego. No właśnie to chciałem powiedzieć, komentator, ale oprócz tego powiem jeszcze jedno, ambasador 4 liceum. No tak, sportowy. To też prawda. Oprócz tego medal mistrzostw Europy, no to jeszcze później Liga Światowa. O, jeszcze troszeczkę później porozmawiamy o mechaników w takim razie, tak. Jak Tomina pomykasz o czwartym. Także z racji bycia tutaj w Wałbrzychu na co dzień, z racji tego, że jesteśmy bardzo silnie emocjonalnie związani z Wałbrzychem, głosujemy oczywiście na Krzysztofa Ignaczaka. Choć a gdzie można zagłosować? Na stronie DZS-u? Na stronie facebookowej, na stronie social media Facebook pod postem lajkujemy, wybierając odpowiednie emocjonki. Tutaj oczywiście warto zwrócić uwagę, że jest jeszcze Aleksander Śliwka. Więcej zdobytych medali na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Lidze Światowej, Liga Mistrzów, to, trzykrotnie wygrana. Tak, więc będzie miał na pewno sporo szans na to, by w tym głosowaniu tutaj wygrać. Do tego Damian Wojtaszek, Jakub Popiwczak, wszyscy zawodnicy przynajmniej z medalem Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy. Ale my sercem jesteśmy za Igłą. No tak jak powiedział, nie wiem kto pisał tego posta na KPS Chełmiec Wałbrzych, ale tam fajnie było fajnie to określone, że wywindujmy Igłę, czy też coś takiego, żeby dać mu szansę Janka wygrać. Wyszyjmy. No jakkolwiek by nie było, warto tutaj wziąć udział w zabawie. Już niebawem dowiemy się, kto wygrał. To co, panowie? Koszykówka. Koszykówka. Jedziemy z koksem, tam złamane nosy, poturbowani zawodnicy. No tak, Piotr Niedźwiecki wygląda na zdjęciu na profilu... Jak pukali boksu. Tak, jak nawet nie boksu, tylko MMA. No. Gdzieś tam, bo na boksie tak jednak zawodnicy mimo wszystko nie wyglądają. A tutaj spory siniak pod okiem, plus to, że przeczytaliśmy, że Piotrek, czyli tak naprawdę trzon tego zespołu i zawodnik, który
odpowiada nie za... Nie wystąpi za... chyba, nie? Chyba nie będzie miał szansy zagrać w tym meczu. Ja nie, no, wiem. Nie wiemy, nie wiemy. Trudno być może... powiedzieć. Słuchajcie... Złamany nos, to jest ważne, że złamany nos jest. Gdyby może to było... będzie grał w masce. Chyba, że, bo też jest taka opcja, ale to trzeba byłoby dopytać szczegółów fizjoterapeutów, lekarzy, trenera. Oni wiedzą najlepiej, czy warto zaryzykować. Czy nie lepiej dać mu odpocząć, by mógł zagrać w pełni sprawny, w pełni sił w kolejnym spotkaniu. No właśnie, bardziej... skupmy się, bo zanim powiemy o kolejnym spotkaniu, bo to też jest tutaj kilka ciekawostek, o których tak. Wy nie wiecie, bo jesteście za młodzi. No dobrze. To ale posłuchamy bardzo chętnie. Posłuchamy naszego doświadczonego kolegi. Ale to o meczu najbliższym. Na razie, tak. na razie. Górnik z Polonią wygrał. Wygrał 73-66, wygrał pierwszą połowę 46-27. No i przegrał drugą połowę 27-39, ale cały mecz udało się jednak wygrać. Patrzyłem się na akcję punkt po punkcie, by sprawdzić, w którym momencie drużyna z Warszawy miała szansę dogonić Górnika. I tam był tylko taki jeden moment, gdy zbliżyli się do naszej drużyny na dwa punkty w połowie trzeciej kwarty. I to był taki moment, w którym naprawdę, gdyby Górnik nie zareagował, to podejrzewam, że ten mecz mógłby się wypchnąć spod kontroli. Byłem tam ze znajomymi, jedna z osób, która była wtedy też obok mnie na tym meczu, stwierdziła, że no nie możemy przegrać z Polonią, bo to po prostu byłoby dużym takim minusem dla zespołu, podłamałoby tę ekipę i trudno byłoby im się pozbierać przed kolejnym spotkaniem. Według statystyk tak naprawdę ten mecz był mimo wszystko bardzo wyrównany. Bo zobaczcie, punkty z gry, tutaj była spora przewaga Górnika, jeżeli chodzi o punkty zdobywane za 2, 43-34, ale przegraliśmy, jeżeli chodzi o akcję rzutów za 3 punkty, 27% skuteczności, 9 razy trafili goście, tutaj świetnie spisał się sam Motel, 23 punkty, 4 zbiórki i 6 asyst w całym spotkaniu. Natomiast też mnie zastanawia to, co w takiej sytuacji sprawiło, że Górnikowi udało się wygrać, bo ten mecz naprawdę do przerwy okej, a potem było tak dziwnie ślisko. Nie umiem wytłumaczyć trzeciej kwarty. Nie, że nie umiesz wytłumaczyć. No to syndrom trzeciej kwarty, o którym rozmawialiśmy, bo to jest takie tak. Charakterystyczne dla biało-niebieskich, bez względu na to, kto jest szkoleniowcem tego zespołu. Ale ja 7-20? Ja myślę, że to jeszcze zapomniałeś o jednej kwestii, a mianowicie ten taki charakterystyczny dla kibiców, którzy tradycyjnie w dużym stopniu wypełnili halę, chociaż spodziewałem się, spodziewaliśmy się troszkę więcej kibiców, no ale to takie wałbrzyskie. Wszyscy wstają, pomagają. Być może te właśnie słowa gdzieś tam no bo atmosfera w hali zawsze jest super. Nawet jak ta drużyna gra słabiej, to zawsze jest super. Zobacz finał z Dzikami, dwie porażki tu w Wałbrzychu, ale atmosfera była taka, że mimo porażek chciało się jeszcze raz na ten mecz przyjść i oglądać. Koszykarska Liga Mistrzów. Tak, to bezwzględnie tak. Pod kątem oczywiście atmosfery, tak. Oczywiście, tutaj trenerzy kolejnych ekip, chociażby rok wcześniej Czarnych Słupsk, mówili, że tu atmosfera jest na ekstra ligę, na ekstra klasę koszykarską. Dżungla. Tylko, że nie. No tak jest przez kibicowska dżungla, nie? Welcome to jungle. Dobrze. Welcome to jungle, ale to nie jest też ten kocioł, który był na hali Osiru, dawnej hali Osiru, tak. Że tutaj ekipy bały się przyjeżdżać, że na parkiecie lądowały, wy tego nie pamiętacie, ale pojemniczki z atramentem, no było Pamiętacie, w poprzedniej kolejce mówiliśmy o Witaliju Kowalenko, a proszę bardzo, w tym meczu się popisywał efektownymi blokami. Jeden z nich zamieszczony na portalu, na stronie fanpage'u można obejrzeć koszykarskiego Górnika. No tak, ale po to jest ten wzrost. Ale to jest też ten powrót za zawodnikiem. Ale patrząc na to, co tutaj na ściądze masz, to była kluczowa akcja akurat wtedy w obronie, bo gdyby tutaj Polonia zdobyła punkty, to nie jestem pewien, czy też nie poszłaby za ciosem, bo to był taki moment, gdzie uzyskała delikatną przewagę. Górnik miał taki czas, gdzie nie potrafił w 5-6 akcjach z rzędu zdobyć punktu. I też ta gra w obronie tutaj Górnikowi bardzo pomogła. Ty mówisz Góreńczyk, Kowalenko, Góreńczyk, takie dwa bloki w tym meczu zapamiętane przez kibiców. Dawno został wybrany MVP tego spotkania. 13 punktów, 10 zbiórek, 2 asysty. Wjechaliśmy na ambicje? Nie, wydaje mi się, po prostu zagrał dobry mecz. Jackson 11-7-4, Niedźwiecki 18-6-2. To są naprawdę dobre liczby. Han 10-3-1, Kowalenko, o którym mówiłeś, 9-3, 0 asysty, Góreńczyk 8-4-1. To sprawiło chyba, że tak naprawdę Górnik wygrał. Punkty zbiórki asysty, tak mówię. Tak, punkty zbiórki asysty, tak. Tylko kłopot w tym, że zobacz,
mamy tutaj 6 zawodników, którzy wynieśli do gry jakość, skuteczność. Tylko 2 takich można pochwalić w drużynie z Warszawy. Myślicie, że to też jest słuszna obserwacja po pierwszym meczu naszego trenera, że jednak zaczyna umieć ich układać, bo to jest nowy jakby zespół i to tak wygląda, jakby wyciągnięta lekcja z pierwszego spotkania i na drugim spotkaniu już mamy kilku zawodników, którzy wiodą prym. Dominik Hołda powiedział w trakcie spotkania, że ta drużyna na papierze jest silna, ale rytm meczowy, gra w trakcie spotkania. Właśnie trenują, kiedy my tutaj jesteśmy. To nie to samo, co papier. I ta ekipa potrzebuje czasu, żeby się zgrać. Jak trener będzie potrafił to zrobić szybko, to znowu będziemy mieli zespół, który będzie bił się o pierwsze lokaty, o awans. Gorzej, jak coś nie wypali i trzeba będzie szukać rozwiązania, wtedy też inaczej to będzie wyglądało, oby się nie zepsuła wtedy atmosfera, no ale chyba tu w Wałbrzychu nikt nie bierze takiego scenariusza pod uwagę. No i jeszcze przy okazji, kiedy jesteśmy przy fanpage'u i tak rozmawiamy, to chciałbym też kibicom przypomnieć, że jest nowy fanpage Górnik Zamek Książ Wałbrzych, tam można się dodawać, tam są wszystkie aktualne informacje z tego, co dzieje się przed meczami, między meczami i w klubie. No i najbliższa kolejka, wyjazd do Przemyśla, daleki, tak, bardzo daleki wyjazd na mecz z Beniaminkiem. Kurde, z Niedźwiadkami. To granica na Ukrainie, z Ukrainą. Tak? Niedźwiadki jak dotąd bez wygranej, ale to jest mecz, słuchajcie, z dużymi podtekstami. Ja o tych podtekstach wiem, wy może nie, ponieważ trenerem oczywiście Górnika Wałbrzych jest Andrzej Adamek, ale jednym z trenerów Przemyśla, z tym, że drużyn młodzieżowych, jest Daniel Puchalski. Daniel Puchalski. Obaj panowie znają się, brzydko mówiąc, jak łyse konie, bo nie tylko grali w latach 90. w Górniku Wałbrzych, a potem też w Polonii Przemyśl, ale też i tutaj właśnie wracam do szkoły. Są rocznika 72, podobnie jak ja, i chodzili do tej samej klasy w mechaniku przy ulicy Ogrodowej. Z tego, co dobrze pamiętam, na pewno w tym samym roczniku jest Sławek Kapuściński, który również reprezentował Białoniebieskich. I Sławek Kapuściński chyba też był w tej samej klasie. Były prezes Górnika. Były prezes Górnika. Także było zdrawiamy takich 3 panów. Sławek Kapuściński, Andrzej Adamek i Daniel Puchalski. Zresztą Andrzej Adamek i Daniel Puchalski doskonale nadal utrzymują kontakty. Także myślę, że tutaj ten mecz będzie naprawdę dla obu panów ze sporymi podtekstami, tym bardziej, że coraz lepiej wprowadza się do ekipy Niedźwiadków syn Daniela Puchalskiego, Maciek, lat 19. Też oczywiście imponujący jak Daniel Puchalski wzrostem, bo Daniel mierzy 2 metry. Z tym, że akurat jeszcze zauważyłem, że może nie ma tej postury, bo Daniel jednak zawsze imponował również potężną tężyzną fizyczną. Tutaj Maciek jednak jeszcze troszeczkę to pewnie potrwa, zanim tego ciała nabierze. Tak. Także myślę, że mimo, że wydaje się, że Górnik jedzie teoretycznie po łatwe zwycięstwo, to jednak i oczywiście mające duże znaczenie dla obu trenerów, Polonii Przemyśl, przepraszam bardzo, Niedźwiadku Przemyśl i Górnika Wałbrzych, to jednak stawiałbym tutaj na biało-niebieskich i dlatego też pomyślałem, że być może warto, oczywiście to jest moje prywatne zdanie, trener Adamek może mieć zupełnie inną wizję, jego sztab szkoleniowy z Rafałem również Dawińskim, żeby może oszczędzić Piotra Niedźwieckiego na kolejne ważniejsze spotkania, to co powiedziałeś, bo być może wystarczy tym składem, który mamy. Złamany nos nie jest prosta sprawa, tak? Tym bardziej, że niedługo choćby WKK, prawda? I to chyba w środku tygodnia, jak dobrze pamiętam, to spotkanie będzie we Wrocławiu. Nie jestem pewien teraz, nie chcę tutaj strzelać, ale tak napomnę jeszcze, gdy mówiłeś o tych 3 panach, że chodzili do jednej klasy, już mi się gdzieś tam tak pomyślało, zaraz powiesz, wszystkich ich uczyłem. aż taki stary nie jestem. Ja ich nie uczyłem, nie miałem jakby fizycznie tej możliwości. Niemniej, zaczynając pracę mając lat 21 w mechaniku przy ulicy Ogrodowej w 93 roku, na dzień dobry, jak pamiętam, dostałem wieczorówkę, technikum wieczorowe, gdzie 3/4 panów było ode mnie starszych. Ale to były inne czasy. Tak. I wtedy naprawdę nie było tego, co jest teraz niestety. I mimo, że ja byłem od wielu, jako nauczyciel,
młodszy, to nie wpływało to, że tak powiem, na komfort mojej pracy. No to co, panowie, co tam u młodzieży Górnika? A wystąpił turniej Młodzika w Wieliczce. Drużyna pojechała zagrać, zmierzyć się z ekipami z całej Polski, 12 drużyn. Turniej podzielony na kilka faz. Pierwsza faza grupowa, 4 grupy po 3 zespoły, potem awans do kolejnej fazy rozgrywek. Wałbrzyszanie zagrali świetnie. W grupie pokonali Oknoplast Kraków i Piotrówkę Radom. W obu tych meczach rzucili w sumie łącznie ponad 100 punktów. Później ćwierćfinał, wygrana z drużyną Czerniowice Ukraina i porażka w półfinale z ekipą Zełka. Ale za to mecz o trzecie miejsce wygrany w pokonanym polu została drużyna UKS-u MOS Opole. No i generalnie ekipa Młodzika pokazuje, że to szkolenie młodzieży w drużynie jest na coraz wyższym poziomie, że tutaj można się spodziewać za kilka lat wzmocnień wychowanych tutaj na własnym parkiecie. Nie trzeba będzie szukać gdzieś tam armii zaciężnej, by Górnik jako nasza tu wałbrzyska ekipa grała gdzieś wyżej, bo wiemy, jak to czasami wygląda, gdy coś źle się zaczyna dziać i finansowo drużyna ma problem, by utrzymać poziom, to wtedy właśnie wychowankowie najczęściej pomagają. Okej, okay, dobrze, przejdźmy może do następnej dyscypliny, że tak powiem, tak? Jeżeli... A tak, będzie szybko. A dlaczego nie? Mistrzostwa Wałbrzycha w szachach szybkich, turniej juniorów, 3 grupy wiekowe. Słuchajcie, mówiliśmy o prężnych umysłach, nie tak dawno. Ale wiecie, to jest bardzo ciekawe wydarzenie, bo to szachy szybkie to też mają pewną specyfikę. Ten czas, czas na wykonanie ruchu jest bardzo krótki. To nie jest tak, że możesz sobie godzinami się zastanawiać. Tutaj naprawdę trzeba decydować szybko, w ułamku chwili. A to nie ma nazwy szachy błyskawiczne? Wiesz co, trzeba byłoby zapytać eksperta. Pytam jako laik. Ja też jestem laikiem w tym temacie. Bardzo mi się za to podobała organizacja tego turnieju i fakt, że to się po prostu odbyło w kilku kategoriach wiekowych i spora grupa zawodników w tym wzięła udział. Zobacz, 8, 12, 16 lat to jednak mimo wszystko rzadkość, by w wieku takim jak do 8, 12 lat tak spora liczba graczy wzięła udział w zawodach. No ja nie widuję na przykład w dzisiejszych czasach młodych ludzi, którzy by grali w szachy. Jakub, ten nasz klub wałbrzyski naprawdę ma coraz więcej młodych ludzi, którzy grają w szachy. Tak, Hetman Wałbrzych. Nie dość tego, akurat kiedy moja córka nie tak dawno jeszcze chodziła do przedszkola, na zajęciach w przedszkolu normalnie dla dzieci są serwowane szachy. Przychodzi pan i uczy dzieci grać w szachy, więc ja uważam, że to jest świetne takie prorozwojowe dla dzieci i być może z tych takich odwiedzin w przedszkolach i stałych zajęciach w przedszkolu właśnie się rodzą młodzi tacy mistrzowie arcyszachowi. No to pozwolicie, że szybciutko powiem, jak to się skończyło. Bartosz Zupko, Antoni Gielski i Antoni Urbański to pierwsza trójka w kategorii do lat 8. Miedź Legnica, Hetman Wałbrzych i Hetman Wałbrzych. W grupie tych 12-latków Jan Oziem Łowski z Wałbrzycha, Jakub Zupko, Miedź Legnica i Mateusz Orzuk, Hetman Wałbrzych. Bracia chyba, tutaj Zupko, nie? Całkiem możliwe, słuchaj, tak. To wiesz, często to w rodzinie zawsze zostaje takie zainteresowania, pasja. W tej najstarszej kategorii wiekowej dla 16 zwyciężył Maksymilian Kornak z Wrocławia. Pozostali dwaj gracze to reprezentanci Wałbrzycha, Łukasz Słaboszewski oraz Tomasz Rubijewski. Co ciekawe, i tu proszę Cię, żebyś sprawdził, być może jeszcze uda Ci się to znaleźć, bo mam widzę problem z internetem w tej chwili. Co znaczy system kołowym? Tego jednego nie jestem w stanie zrozumieć, może po prostu będziesz w stanie gdzieś tak na logikę to wytłumaczyć. To zróbmy tak, że ja sobie to przygotuję na następne. Ale to oczywiście, ja wiem, to nie na teraz. Przygotuję na następne. Bardzo Cię, Paweł, proszę, masz zadanie domowe. Sprawdź system kołowy. Rywalizacja. Bartek wie, że zawsze się przygotowuje. Tak, rywalizacja w grupie najstarszych zawodników, tych 16-latków, była bardzo wyrównana. Tam do tego, by wyłonić zwycięstwo, potrzebna była dogrywka. No i właśnie grano to systemem kołowym. Ja wiem chyba, co to jest system kołowy. Przechodzi się dookoła zawodnika, ale jeszcze to sprawdzę. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest tak, że zmieniasz... Ale sprawdzę. Jesteś naprawdę wesoły. Ja nie mam wiedzy na ten temat, więc nawet nie pokusiłbym ja się kojarzę, tutaj... Ale słuchajcie, przechodzi się dookoła stołu... Ale ty, Paweł, ja ci powiem, system kołowy polega na tym, żeby przejść dookoła stołu i zrobić ruch. Są zawodnicy przechodzą do następnego zawodnika i...
i grasz na szybko. Ja ci to wytłumaczę na następny ten. Ja już wiem, o co chodzi. Tylko muszę dokładnie definicję znaleźć. Ja wiem, o co chodzi, ale muszę sprawdzić. Ale to tak jak poprzednio. Sprawdziłem i było. Dobra, lubię was rozbawiać. Nie wierzę w to, co słyszę, ale okej. Okay. Grand Prix juniorów w tenisie stołowym, trzydniowa impreza, wielka impreza. A to mówisz, że przeszliśmy do następnej dyscypliny. No uściślimy. Tak. No słuchaj. Miały być szybko o szachach. No to szybko było, bo szachy błyskawiczne. Dobrze. W systemie kołowym, więc teraz przechodzimy do tenisa stołowego. Drodzy widzowie, tenis stołowy. Bardzo proszę, Jakub. Impreza, która trwa 3 dni, piątek, sobota, niedziela, 29-30 września, 1 października. To były zawody Grand Prix juniorek, juniorów, w sumie łącznie 128 zawodników wystąpiło w tych zawodach. Do finału wśród pań dotarła Zuzanna Pawelec i Katarzyna Rajkowska. 4-2 wygrywa Zuzanna Pawelec. Bardzo zacięty pojedynek. Pierwsze dwa sety wygrała Katarzyna Rajkowska. Wszyscy myśleli, że to spotkanie pójdzie tak naprawdę po jej myśli. Szybko, łatwo i przyjemnie to zakończy. Tymczasem kolejne cztery przegrała i mimo, że była blisko wygranej, musiała tutaj jednak przełknąć tę gorycz porażki. Natomiast wśród chłopców, juniorów wygrywa Marcel Błaszczyk. W pojedynku finałowym pokonuje Kacpra Głazowskiego, również stosunkiem punktów 4-2. Tylko że tutaj było bardziej wyrównane to spotkanie. Najpierw wygrywa Błaszczyk do 8, potem wygrywa swojego seta Kacper Głazowski. Dwukrotnie Marcel Błaszczyk i gdy wydawało się, że ten set kolejny będzie już kończącym ten mecz, to jednak Kacper Głazowski ponownie doprowadził do wyrównania i ostatnia partia decydowała o tym, który z zawodników zdobędzie tytuł. Wygrywa do 8 Marcel Błaszczyk, cały mecz 4-2 w setach. No i tak oto po 3 dniach rywalizacji obaj panowie mogli do domu wrócić z jakimś pucharem. Ja być może teraz powiem pewną kontrowersyjną rzecz, ale ostatnio jakoś tam po odejściu niestety Andrzeja Grubby, czy zakończeniu kariery przez Leszka Kucharskiego, tak, czyli tych naszych takich dwóch najlepszych tenisistów, no wydawało mi się, że gdzieś tenis stołowy jakby stał się takim sportem niszowym. A tutaj patrzę, że w rywalizacji juniorek było 64 zawodniczki, to samo w rywalizacji, do rywalizacji juniorów również przystąpiło 64 zawodników. To wydaje mi się, że to jest naprawdę spora, konkretna liczba. To wydaje się, że jednak tenis stołowy dalej cieszy się olbrzymią popularnością. No tutaj powiem, że Że i juniorzy, i weterani i w Wałbrzychu, i w Szczawniezdroju, gdzie najczęściej organizowane są zawody, między innymi z racji tego, że Tomek Burajczyk się tym zajmuje, który sam uprawiał dyscyplinę sportu. Dalej uprawia, no nie wiem, że uprawiał, bo tak, ale wiesz, był akademickim mistrzem Europy, grał w rozgrywkach ligowych, teraz też pewnie jeszcze gra. To ja ci powiem więcej, Tomek jest we władzach. W władzach czego? Tenisa stołowego. Związków tenisa stołowego. Tak, dobrze. W każdym razie w Szczawniezdroju w kwietniu przyszłego roku, w kwietniu bądź czerwcu, teraz musiałbym sobie to sprawdzić, mają się odbyć jeszcze turniej finałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski też w tenisie stołowym. I to Tomka też pewnie będzie wielka impreza. No i może Tomek uda się nam jakoś porozumieć w kwestii transmisji z tych zawodów, bo nie ukrywam, trochę się rozczarowałem, że akurat tu okazji tego wydarzenia, które za nami gdzieś to tak przeszło bokiem. Serio, mam dylemat zawsze, jak powinna stać Jakub kamera? Czy powinna stać za zawodnikiem, czy z boku między zawodnikami? Bo wiesz, to latanie głowy tam i z powrotem to jest bardzo męczące. Przyjęło się ostatnio, że ta kamera powinna być pod kątem 40-45 stopni, ale w taki sposób, żeby za plecami zawodnika. Jednak to latanie głowy to później... Tym łatwiej też jest przekazać taki obraz, bo ta piłka rzeczywiście, ta piłeczka jest naprawdę bardzo szybka i mimo tego, że się spowalnia grę, robi się różnego rodzaju zabiegi, żeby można było to obserwować również w telewizji, to jednak to jest zawsze szybsze niż takie patrzenie na to z boku. No i co? I na koniec też tenis. Na koniec takiego troszeczkę głębszego rozważania. Mocno. Słuchajcie, Puchar Polski w tenisie na wózkach w Szczawniezdroju. Tak, w tenisie ziemnym, halowe rozgrywki. Rok w rok odbywają się w Szczawniezdroju. Teraz też mecz był, ten turniej był bardzo zacięty. Sam finał trwał niespełna 2 godziny. W 2 setach wygrała turniejowa jedynka. Jarosław Żyła z Wrocławia pokonał również z Wrocławia poprzedniego triumfatora Jakuba Kucińskiego 6-3, 7-5, ale godzina 54 minuty mecz. Uwierzcie mi,
Ja taki duży sentyment mam do tych dyscyplin na wózkach, bo i Mistrzostwa Europy, Liga Mistrzów w koszykówce na wózkach, pierwsza liga koszykówki na wózkach tutaj w Wałbrzychu, już gdzieś tam te imprezy pokazywałem na żywo. Bardzo lubię też oglądać tenis na wózkach i niejednokrotnie jak mam okazję, jestem na takich zawodach, to po prostu podziwiam tych ludzi, bo to nie jest takie proste. Poruszać się tak szybko, zwinnie, do tego jeszcze uderzyć piłkę w odpowiedni sposób, żeby zaskoczyć przeciwnika. A co najbardziej ciekawe, to jest też niesamowite, gdy taki zawodnik, odbijając piłkę, wiedząc już o tym, że za chwilę ona wróci na jego stronę, natychmiast rusza w jej kierunku, próbując przewidzieć zagranie rywala. Teoretycznie tenis normalny, tak zwany biegany, jest trudny, a co dopiero coś takiego. Także duży szacunek, duże uznanie. Trzecie miejsce, nie wspomniałeś o trzecim miejscu. Tak, na trzecim miejscu Szymon Nowicki, Spartakus, Koźmin, Wielkopolski. Koniec jeszcze raz, zaprośmy na Imperium Boxing turniej 7-8 przepraszam, października. Na Facebooku zaprosiliśmy oczywiście. Tak, Paweł zrobił bardzo ładne zdjęcie, billboardu. Tak. Krzysiek, jeśli nie dostarczyłeś jeszcze, a oglądasz program, wyślij proszę listę startową jesteś zawodników. Jesteś bokserem, ale się narażasz. Oj, powiem ci, Krzysiu jest cierpliwy, ale do czasu. Także jak się dobrze oddycha z prostym nosem, to się ciesz chwilą. Ale wiecie co, jak były targi sportu i miałem okazję zobaczyć, jak chłopcy, dziewczęta z jego klubu trenują, pokazując tak naprawdę to, jak taki trening może wyglądać, to trzeba przyznać, że to jest niesamowicie wyczerpująca dyscyplina sportu, niesamowicie trudna technicznie i niesamowicie ciekawa, hipnotyzująca wręcz w pewnym sensie, jak się patrzy na to, w jaki sposób ci zawodnicy się na ringu poruszają. Ja powiem wam, że jestem naprawdę pełen olbrzymiego szacunku do przede wszystkim Krzyśka Sadłonia i Mariusza Burzyńskiego, który go wspomaga w pracy w klubie, bo klub jest naprawdę bardzo młodym klubem, a mimo wszystko już możemy powiedzieć, że wychował wielu doskonałych zawodników. Nie tylko wielu, ale wiele. No i Krzysiek, jeszcze taka prośba, bo to rozmawialiśmy wcześniej w programie przed kolejką o Siwińskim i jego występie podczas Mistrzostw Europy i tej kwestii związanej z punktacją sędziów i to, w jaki sposób przegrał swoją walkę nasz zawodnik, gdzie wszelkiego rodzaju zapisy sugerowałyby, że jakkolwiek byś tych punktów nie policzył, to powinien ją wygrać. Bardzo bym prosił, jeśli to możliwe, przy najbliższej okazji też taką informację bądź komentarz, dlaczego tak, a nie inaczej i czy nie jest możliwe, by pewne kwestie zmienić. No bo jednak to jest bardzo dziwne. Wygrywał, pamiętam jak liczyłem punkty, niezależnie od tego, w jaki sposób byś policzył te małe punkty, które sędziowie przyznają. Tak, jedną rundę wygrał 3-2, drugą przegrał chyba 2-3. Ale nawet jak policzyłbyś punkty, wiesz, te małe punkty, bo w rundach też wygrał. Wskazania sędziów pokazały, że przegrał całą walkę 3-2. I to tak naprawdę zakończyło całą jego rywalizację. Dobrze, że nie było rzutu monetą. No wiesz. Jak to... swego czasu przy wyłonieniu Górnika w półfinale Ligi Pucharu Mistrzów, tak? Bo to zdobycy pucharów. Tak. Pucharu, a to nie był finał? Z Romą? Nie, to był półfinał. To był trzeci dodatkowy mecz. Panowie, kończąc jeszcze raz, powtórzmy Jakubie, bo nie do końca chyba powiedzieliśmy, kiedy będzie dokładnie transmisja. Transmisja będzie 7-8 października od godziny. To jest kwestia jeszcze do ustalenia. Pierwotny plan był taki, by pokazać te walki od godziny 15, ale zmienił się harmonogram walk. I w tej chwili w sobotę rozpoczynają się trochę wcześniej. Więc chyba o 13. Więc też muszę z Krzyśkiem to uzgodnić. Na pewno postaramy się pokazać maksymalnie dużo, ile to jest możliwe. I część walk z komentarzem, część z samym obrazem. W sobotę też zapraszamy na mecz czwartej ligi piłki nożnej. Górnik Nowe Miasto, Lechia Dzierżoniów. Ale żeby wiedzieć dokładnie, kiedy się, jakie zaczynają transmisje sportowe, wystarczy wejść na YouTube, na Sportowy Wałbrzych TV. Tam możecie zasubskrybować kanał, ale nie tylko. Możecie sobie odznaczyć w każdej zapowiedzi, bo już Jakub umieszcza zapowiedzi transmisji, powiadom mnie, kiedy ruszy transmisja. Jak klikniecie w to powiadomienie, na pewno Wam w telefonie komórkowym czy w innym urządzeniu wyświetli się właśnie, kiedy pojawia się dana transmisja. Do tego oglądajcie oczywiście YouTube'a, Sportowy Kanał TV, czytajcie portal. Serdecznie zapraszamy. Program poprowadzili Bartłomiej Nowak, Jakub Zima, Paweł Szpur. Do zobaczenia.